czołówka. Gdzieś na przedmieściach Łodzi, czyli w Zgierzu, Joel z dziurą w bębole odpoczywa sobie na leżance i mówi Eli, aby ta uciekała do jego brata Tomiego, więc ta przykrywa go kurteczką pod szyjkę i kiedy ma już wychodzić, włącza retrospekcję. Na sali gimnastycznej popierdziela sobie klawo z Walkmanem na uszach, gdy jakiś rudzielec ją zaczepia. Nie pozostawiając Eli wyboru, Ruda dostaje lepę na ryj, a Eli idzie na dywanik do dyrektora. Po pasjonującym dialogu Eli odzyskuje swój dostęp do Spotify'a lat 90. i wraca do swojego pokoju. A kiedy smacznie zasypia, przez okno ktoś się wkrada. Włamywacz dostaje więc kopa na wątrobę i kiedy Eli już ma włożyć jej kosę między żebra, okazuje się, że to niejaka Riley, która jest najlepszą przyjaciółką Eli. Ale uciekła z tego kurwidołka, bo nie chciało jej się non-stop biegać w kółko na WF-ie. Riley tłumaczy Eli, że dołączyła do świetlików i chce zabrać Eli na imprezę, jakiej nie przeżył nikt, co w sumie może okazać się dość prorocze. Po drodze na miejsce imprezy spotykają Menela z bazarowej, obok którego znajdują srogie piguły i dobrej jakości łychę. Więc dziewczyny, nie zważając na jakąkolwiek higienę, zabierają ze sobą jego czasoumilacze. Po kilku minutach słuchania biadolenia dwóch nastolatek, Menel nie wytrzymuje i postanawia sprawdzić, co się dzieje piętro niżej. Nie, w ogóle to świetnie, nie? Tylko ja stąd spierdalam. Skacząc po dachach w zaledwie minutę, dziewczyny pokazują, jak zrobić lepszą adaptację Assassin's Creed niż film Assassin's Creed. Kiedy docierają na miejsce, okazuje się, że Riley zabrała Eli do łódzkiej galerii i w akompaniamencie utworu Take On Me zaczynają robić to samo, co ja, kiedy pierwszy raz schodziłem schodami ruchomymi w warszawskim metrze. Po zabawie na karuzeli i waleniu łychy prosto z gwinta, dziewczyny robią sobie kilka pamiątkowych fotek i uderzają do salonu gier, gdzie pośród takich klasyków jak Tetris czy Daytona USA znajdują jedną z najlepszych gier w historii, czyli Mortal Kombat 2. Eli początkowo nie ogarnia, ale widać, że Raiden nie jest jej mainem, ale po zmianie na barakę Riley dostaje srogiego fatala. Młody człowiek rozumie, że świat gry jest światem sztucznym, jest światem wymyślonym. W tych romantycznych okolicznościach Eli zaczyna robić maślane oczy do koleżanki, ale tamta, niewzruszona na jej zaloty, mówi, że ma dla niej prezent. Podarkiem od Riley okazuje się kolejny tom z sucharami Strasburgera, jednak kiedy Eli odkrywa, że Riley robi bomby do wysadzania ludzi, którzy nie są świetlikami, strzela focha i postanawia wracać do siebie. Po chwili jednak wraca, bo jest niezdecydowaną babą. I po chwili droczenia się, że niby ciągle ma focha, dziewczyny w maskach halloweenowych zaczynają dostawać drgawek, po czym lecą w ślimaka. I właśnie w tym momencie na dziewczyny wyskakuje jakiś oblech, który nie może znieść lewackiej propagandy, którego nawet kilka kul z pistoletu nie jest w stanie powstrzymać przed zniszczeniem uczucia, którym darzą się dwie dziewczyny. Po uporaniu się z homofobem okazuje się, że ten niestety ugryzł zarówno Riley, jak i Eli. Ale jeszcze nie wiedzą, że tylko dla jednej z nich będzie to fatality. A my wracamy do teraźniejszości, orientując się, że Elka stała przez niemal godzinę pod tymi pieprzonymi drzwiami, podczas gdy Joel marzł w garażu. Dziewczyna znajduje igłę i nitkę i wraca do Joela i bez jakiejkolwiek dezynfekcji tego całego szajsu zaczyna zszywać mu podartą skórę.